statystyki WKDZiK, ile zarobiliśmy w 2021 roku. Dokładna kwota to... Panowie, idziemy z buta. Oj, kurwa. Oj. No co ty pierdolisz? Akurat się wylało tyle, że się nie wylało? Kropelka poleciała. Ale nie musisz nic czyścić. Dobra, zaczynamy film? Tak, bo zaczynamy podsumowanie roku 2021. Witamy wszystkich. I dlaczego nie było podsumowania wcześniej? Sekundę chociaż, odrobinę wcześniej. Mogę coś odegrać? Jak mam te kartki, to mi się kojarzy scena z filmu taka. Wyobraźcie sobie, że mam marynarkę, idzie typ i tak. Co to kurwa jest, wyjaśnisz mi? To statystyki, panie. I ta marynarka, uwagę na i ta marynarka, nie? Tutaj, że ją odganą i... Możesz mi wyjaśnić, co to kurwa jest? Że krawat że... bardziej widać, nie? Tak. Tak się... I stoi i się nachyla, nie? Możesz mi wyjaśnić, co to kurwa jest? Widzę raport o trzeciej na moim biurku. Dobrze. Wydaje mi się, że odcinka nie było wcześniej, bo inne nagrywaliśmy i zapomnieliśmy. Ale wydaje mi się też, że nie ma co pomijać takiego tematu, bo... Myślę, że wiele osób będzie ciekawych, ile na przykład nasze kanały zarobiły, albo ile nasza firma ogólnie miała przychodów na przykład za zeszły rok, mimo że to jest marzec, a nie styczeń. Szczerze, moim zdaniem, czemu nie nagraliśmy? Przed walką owcy często go nie było, na dni nagrywek, nie? Albo na przykład jak był, to kogoś z nas też nie było. Jakoś tak bardzo się miksowało, nie? Ja byłem chory, coś tam. Nie było nas czterech i mieliśmy po walce owcy nagrać. Korona, no srona, też, walki, też. Sralki. Tak jest. No i po walce się znowu przeciągnęło, no bo ty musiałeś sobie poprawić urodę, no nie? Powiem ci tak, kręciłem się w świat operacji plastycznych. Ja wiem, ja właśnie się boję, jak daleko zajdziesz. Kolejne, nie? Myślę, że zrobię uszy sobie, przyszyję tak lekko, patrzcie, co sądzicie, dajcie znać w komentarzach na dole. No ale i jeszcze chciałbym z Patrykiem cofnąć sobie razem kość tutaj czołową, wycinając. A to ci się przyda, w znieczuleniu ogólnym, tylko jesteś dwie doby w szpitalu i wychodzisz. Faktycznie robi się takie coś? Czy to jest wasza nie beka? Nie wiem, to jest nasza beka. Nie, ale u niego to serio, tak bo ludzie, on... No. Myślę, serio że przez robią? To jak debil wygląda, że on ma tutaj oczodoły. No nie? Jak niedługo waleczka też przypominamy przy okazji o pay-per-view, które możecie kupić z mojego linka w opisie. Chcielibyśmy zacząć, w sumie ja, ale macie wszystko też, od zarobków na kanałach naszych. Czyli my się głównie, można tak powiedzieć, że głównie się zajmujemy produkcją filmów. Chyba tak. No tak. Bo jednak najwięcej dni i czasu poświęcamy na YouTube'a jednak, więc to jest taka nasza główna tu działalność, nie? No tak. A sklepem zajmujemy się tak szczerze, można powiedzieć, dwa dni w tygodniu spotkania mamy na temat sklepów, nie? Ale reszta tygodnia na temat sklepu, reszta tygodnia to jest YouTube. Kanał WK zarobił, strzelę cię po kolei. 158, 157 tysięcy. 157, trafiłeś. No. Bardzo dobrze. Trafił? No, idealnie. Patrz. A rok temu 44 tysiące. Nie mogę, kurde. Ja miałem strzelać 125. 157 tysięcy i to jest znowu zaskakująca liczba, mimo że 2020 44 tysiące już nas zaskoczyło. Że tak rosną jednak te zarobki z YouTube'a. A fajnie, nie? Kiedyś nie było tego. Normalnie można serio zarobić z YouTube'a. Kiedyś w zasadzie nie braliśmy pod uwagę zarobków z YouTube'a, to było tak niskie. Rozkmijcie, jakbyśmy jakimś cudem dali radę sami nagrywać we czterech. No nie? I montować. Jeżeli byśmy nie spędzali połowy tygodnia powiedzmy na sprawach firmowych, byłaby opcja chyba samemu zmontować, nie? Ile to jest pół miliona? Nie tak dobrze, na 12? Z 40 tysięcy miesięcznie. Nie? Tak, wszystkie kanały. Na czterech. Czyli no, rzeczywiście można powiedzieć, że się utrzymasz już w tych czasach. Da się na solidnym poziomie zarobić. W tych czasach możesz się utrzymać, no. I bo kiedyś to było zarezerwowane naprawdę dla top 10 YouTube'a. A my przez pierwsze kilka lat sami montowaliśmy. Kiedy zaczęliśmy? 2017. W 2017.
No to masz 4 lata, sami montowaliśmy. Ale to i tak jeszcze montowaliśmy sami, bo tylko Błażej był i on robiliśmy z doskoku nam pomagał. I tak. To 2018, myślę, że tak szczerze. Pasut w 16 mi mówił, jak go trenowałem, że musicie mieć... Pamiętam to. Musicie mieć właśnie montażystów, no. Nie? My tak niechętnie, bo chcieliśmy sami wszystko robić. I w ogóle ta myśl, że ktoś może zmontować lepiej niż ty, nie? To było takie dziwne, że to jest niemożliwe. No. Akurat co do montażystów, Pasut miał rację, nie? Tak. Bo on tam, ale też widzisz, no też za dużo ludzi jak zatrudniasz, to tak, też okazuje się, że nie jest. Tak, ale przy tego działalności, no my się opieramy jednak na sklepie. U nas to działa, bo tak. Mamy czas na firmę, ale tak totalnie byś nie ale miał, do nie? Filmów, jakbyś miał zatrudnić 30 osób, żeby tylko ci pomagały robić filmy, no to no już niekoniecznie. Same filmy nie. Dobra, ty, ale to nasz główny kanał. Skoro WK zarobił 157, to ja tak obstawiam, że z 30 mniej zarobiła ekipa. Ale na bardzo podobnym poziomie. Strzał twój ostatni. Czekaj, 157, no 127. 127 miałeś. Trafiłeś idealnie. Rok temu 60 tysięcy było, czyli też dwa razy mniej. To już szybko lecimy, na ekranie się pokaże wszystko. Kuchnia WK 114 tysięcy, WK Dzik 50 tysięcy, WK Gaming 43 tysiące. Gaming ładnie zarobił, co? Zmniejszyły nam się wyświetlenia. No ale w porównaniu do WK Dzik, zobacz, prawie ta sama kwota. To jest zaskakujące dla mnie. Tak. Kuchnia też ładnie idzie. Ja myślę, że kuchnia prześcignie niedługo ekipę. Albo w tym roku może nawet. Może w tym roku, bo fajnie idą nam te testy wszystkie. Ogólnie to jest dla nas jakby stworzony content. No to teraz co jest na zarobki czas? Tak, zarobki WK Dzik za 2021 nie ma jeszcze bilansu w internecie dostępnego, więc możemy to powiedzieć. 27 milionów ponad. To jest kwota połowę, tak mniej więcej połowę wyższa niż 2020. Jak połowę? No, 15-16. Prawie 16. Razy 2. Ale tak mówiąc to, co w filmie było i teraz, nie, no to, to prawie razy 2, tak. Pojawił się energetyk, czyli wzrosła nam sprzedaż ogólnie na sklepie. Koszyk nam wzrósł, bo ludzie częściej robili zamówienia i dobierali te energetyki, a my mamy fajną ofertę, 24 sztuki, więc najczęściej to było to. I Lidl tutaj odegrał dużą rolę, bo jeszcze wtedy Dino nie było, nie? 2021, rzeczywiście, więc to Topaz i Lidl. Dosłownie chyba 3 stycznia weszliśmy do Dino, nie? No. Dosłownie od tego I Kaufland też później. No i ten bilans pokazuje, że pomimo tego, że zrezygnowaliśmy z kilku produktów ze stałej oferty na sklepie, ale dzięki temu mogliśmy więcej przeznaczyć na energetyka, to było warto. Lepsza selekcja zamówień naszych. Teraz mamy ogólnie mniej produktów, mniej takich w małej ilości sprzedawaliśmy, ale były, bo chcieliśmy je mieć, no też na przykład takie masła orzechowe, nie? Czy kremy, no sami lubimy i czasem używaliśmy, ale nie robiło to jakiejś sprzedaży na sklepie. Ale w sumie moglibyśmy wrócić z masłami. Jest na chwilę jeszcze, na chwilkę wróci masło. Białka, jaja kiedyś mieliśmy, chipsy, takie z kurczaka. No, dużo próbowaliśmy, a niewiele z tego wynikało i fajnie, że się skupiliśmy na tym energetyku tylko. Niestety to się wiąże też z częstymi brakami na naszym sklepie różnych rzeczy. Też teraz w tym roku z dostawcami są problemy, bo wiadomo, co się dzieje na świecie. Czyli ja mam pytanko, czy wspomagaliśmy się tarczami pandemicznymi? Bo, praktycznie nie. Bo to chyba jeżeli nie. Tak, to rzędu 5000 zł widziałem w KRS-ie. To nawet ja nie ogarniam tych rzeczy, nie? Tylko bardziej Jarek z księgową. Ale no, kilka tysięcy tam mogło wejść, nie? Więc nie, no też nie mieliśmy raczej podstaw do tego, żeby się wspomagać przy rosnących przychodach. Ty, a 27 milionów, gdzie one są? Bo ludzie pomyślą, że ja wyjmę im teraz, ale 27 milionów. Teraz na pewno trochę osób napisze nam komentarz, że czemu napisaliście tytuł zarobiliśmy 27 milionów, jeżeli to jest przychód, czyli obrót firmy, po prostu całkowita sprzedaż. Tutaj mamy dużo kosztów, bardzo dużo, więc a to co zostanie, no to nie ląduje do naszej kieszeni, tylko jakaś część z tego, którą uznamy, że jest bezpieczna wypłacić, więc no nie mamy po parę milionów na koncie niestety jeszcze, ale w sumie jest dużo lepiej niż rok temu, bo teraz możemy się dużo lepiej, już możemy myśleć o zabezpieczaniu się na przyszłość, a nie tak jak przez pierwsze
7? Wiesz, 7 to zarobiłeś, lat. Ale to, że jest podatek CIT, SRIT, podatek cukrowy, to nie jest twoja wina. No nie jest, ale trzeba płacić i tam odnaleźć się w tym. Na taką puszeczkę, nie wiem, może mało osób jest świadomych, ale pewnie mówiliśmy o tym w sumie parę razy, że kilkadziesiąt groszy w puszce to jest podatek cukrowy. Nie mamy możliwości zrobienia energetyka poniżej złotówki, mimo że jest taki mit, że taka bardzo tania rzecz. A czy dałoby się trochę taniej, ale skład jest już wtedy przyśrubowany. Mielibyśmy to, czego chcemy. Szczoszka. No. I też planujemy zrobić filmy o produkcji koszulek, czy na przykład, żebyście zobaczyli, jak to jest proces, jak to są koszty i jak koszty surowców wszystkiego wzrosły w tym roku. Więc cieszymy się ze wzrostów przychodów, ale nie jest to tak, że jakaś duża część z tego zostaje jako zysk po prostu w firmie. Coraz gorsze czasy są ogólnie dla firm. Tak nawiasem mówiąc, nie wiem, czy było gorzej w sumie. Jeżeli chodzi o podatki i o wszelkiego rodzaju koszty. Nie pamiętam, inflacja, nie pamiętam, kiedy było gorzej. No, zaskakująco dobrze sobie radzimy, nie? W tych czasach. I to w sumie dzięki energetykowi, dzięki wam, że kupujecie w sklepach. Bo online nie da się nawet takiej skali zrobić. Ja myślę, że gdybyśmy polegali tylko na sprzedaży internetowej już w tym roku, to już by nie był taki znaczący wzrost jak kiedyś. Że to było 10-20%, nie? No, ale tak jak mówię, no my chyba półtora roku temu tak postanowiliśmy, że dobra, więcej wypada sobie wypłacić, żeby mieć już coś na przyszłość i jakieś ewentualnie sobie domy, mieszkania kupić, no bo już troszkę mamy lat i trzeba o tym zacząć myśleć, nie? Jakieś śluby, rodziny, nie? Nie myślicie? Aktualnie chcę pułap tlenowy zwiększyć. A dobra, no wrócić to do 40 na 8 na to mówię tak jak ja myślę, że cieszę się, że doszliśmy do momentu, gdzie możemy sobie więcej tych pieniędzy wypłacić z firmy, bo już mamy 3 dychy i zaraz się poważne życie zacznie, nie? Elden Ring, jeszcze mi ostatni boss został, 80 godzin. Ja mam 1300 w szachy do wbicia i te 140 na 8 na skosie. To aktualnie połącz te dwa. Zamkniemy ten segment takim cytatem ode mnie, że smutne jest to, że tyle czasu jako dorosłe osoby poświęcamy paradoksalnie tylko po to, żeby powrócić do takich rzeczy, które sprawiały nam przyjemność, jak byliśmy dzieci. No. Wiecie, co mam jeszcze zapisane? Każdy miesiąc czym się naznaczył w naszym roku 2021, ale dawajcie. Styczeń 2021. Scarlett Johansson miała nos robiony, jak coś. Miała. Wiecie co, może to nieistotne i ja sobie po prostu wyjdę, a wy porozmawiacie o tych operacjach dalej. Ej, słyszysz? Masz już ogarniętą, kurwa, u doktora Bardadina. Wiesz, jest, że Grace, wszystko ogarnięte. Tak? Dla was, Barter? Styczeń 2021. Premiera New School'a. Zgadza się. New School 2 i zajebista reklama. Puśćmy przebitki. Poczekaj, to było to w autobusie? U Jasia Borawskiego. Nie, to było 2020. To było bardzo zimno na hali. Co fala mrozów. Jak to przyszła. Się świat zmienia. I akurat musieliśmy spędzić czas tam było w hali. Minus. Nie było minus chyba, ale było. Było minus. Było minus. Było się ocieplało, ale było ponad minus. Czerwone nosy na fotach mamy. Pamiętam, że robiliśmy tą przemianę z Sakerem już, że się zaczęło tak, że już zaczęliśmy ciąć. Że tam jeszcze byliśmy uwiecznieni tacy więksi, nie? Ja po tym trójboju zmasowany, a to końcówka masy już. Ja jeszcze na masie, no. Luty, to na pewno pamiętacie, co w lutym było. Mega sprawa. Nie, lutym? Nie świtowałam, ale naprawdę wielki krok dla kanału, mały krok dla ludzkości. 10 lat. W rodzinie Błażeja to się stało. Tam widzowie do nas wyszli nawet, nie? To I w ogóle... Ja bym znalazł ten fragment, zajebisty chyba nie mów tego. Nie mówimy tego, ale ci, co oglądali, pamiętają. Na live jest. Marzec zaznaczył się w naszej historii tym, jak ten marzec w sumie, że walka pączka. O kurwa. Nie wiem, ja za 2027 czy 2022 trzymam. Dobra, no czyli co marzec, pączek walczy. Ja pierdziałem. Ty, ale dla mnie, powiem ci, że ja myślałem, że to było z 2 lata temu. Tak mi się wydawało, że tak ten czas... No, dużo się stało. Bardzo nie? Dużo się stało. Mi też tak ciągle się wydaje. Na przykład premiera Energola, nie? No. Dałbyś wiarę, że to
Ale no, patrz, dwa lata temu w marcu. A to dobrze, że tak się COVID dzieje. Się zaczął w Polsce. Aż dwa lata temu już w marcu. Już dwa lata COVID w mackach. No właśnie. W mackach chodzi. Ale to dobrze, że nam się. To dobrze, że mamy takie wszystkie odczucia, że no, czas wpłynie wolniej tak naprawdę. No chyba tak. Całe szczęście. Ale no dobra, już nie będę pesymistyczny, no, ale jak spojrzysz sobie na rzeczy 5 lat temu, to w sumie wydaje ci się, jakby były wczoraj. Ale. Czy ja wiem? Chyba nie mam. I tak liczy się. Dawaj, damy. Dawaj, no. Nie, no dobra, nie będę przykładów pnął. Kwiecień, no to wiadomo, co wiadomo. Premiera Energetyka. Zgadza się, no. Saker był chory na koronie, pamiętam. Już robiliśmy troszkę w filmie z Energetykiem. Podsumowując, 40 tysięcy puszek w jeden dzień, nie? Tu mam nawet przez rok, że ponad 2 miliony puszek przez rok, nie? No. W maju jesteśmy bardzo wdzięczni Topazowi za zaufanie. Pierwsza sieć, w dodatku Polska, zaufała nam. Pojawiliśmy się w ponad 100 sklepach. W czerwcu kolekcja damska 2021 wyszła. Ona bardzo fajnie też poszła. Chyba się po prostu wyprzedała w głównej części. Pamiętam, że tam Kaja natomiast została napadnięta. Wyjechał typ na rowerze i ten i tak ją klepnął w dupę, nie? I se pojechał. Tak sobie, kurwa. A ja wtedy z tymi plecami. Ból pleców miałem. No i tak, na rowerze, kurde. Byłem u fizjo i tak dalej. W czerwcu udało się, pozdrawiamy Bartka, na WK Gaming 100 tysięcy wbić. Pozdrawiamy, Bartek, gdziekolwiek jesteś. Piszcie w komentarzu, czy lubicie Bartka montażystę po ostatniej aferze. O. A 30 czerwca pojawiliśmy się w Lidlu i super sprawa, bo jedna z topowych polskich sieci, więc w zasadzie na tamten rok nie mogliśmy sobie niczego więcej wymarzyć. Że takie coś się stanie, że właśnie będziemy w jednej z największych sieci. No. Lipiec, przeprowadzka. Pamiętacie, że kiedyś nie byliśmy tutaj? No to w lipcu zaczęliśmy się przeprowadzać tutaj, a w sierpniu zaczęliśmy tu pracę. No. No tak. Ale wiesz co, jak sobie wracam wspomnieniami do Krako, mam mega dobre wspomnienia. Ja nawet też. Jak był ten gorąc tam, kurwa, i oglądaliśmy filmy po robocie. Nie wiem. Ale jeszcze wam dodam, że jak zaczynaliśmy tu być, te pierwsze dni sierpnia, to miałem tak, że kurwa, było fajniej na Krako. Teraz już mam na odwrót, nie? Że tu jest jednak lepiej, ale miałem takie coś, że kurwa, na Krako było to i tamto, a tu tak trzeba dojechać. Chyba miała 56 stopni, kurwa. Ale tłam siłę. Mordęga, w lato to mordęga. Miałem tak, że kurwa, trochę mi się ta nowość nie spodobała tutaj. To jest taki syndrom pewnie jakiś w psychologii, że jesteś przyzwyczajony do chujowego. Chyba tak. Mi się wydaje. Sierpień. Saker na billboardzie. To jest przełomowy moment w historii firmy. Ale rzeczywiście postanowiliśmy wynajmować ten billboard koło firmy i on bardzo fajnym jest takim znakiem rozpoznawczym, jak się tu podjeżdża, bo jeszcze nie zamontowaliśmy napisu na budynku. Mimo, że możemy to zrobić i chcemy to zrobić, to te rzeczy tak trwają, że jeszcze tego nie ma. I teraz bardziej chyba są potrzebne napisy na ściany jeszcze, których nie zrealizowaliśmy. I w ogóle się na te wszystkie rzeczy tak długo czeka. Wrzesień. Bardzo przełomowa rzecz, chyba od lat planowana. Kolekcja Dźwiga i Dziewczyno. Leginsy chyba najpopularniejsze w historii. Dopiero wtedy i wyszło? Marmurowe rzeczy, tak, to we wrześniu. Wow, niedawno. No i ogólnie... Tak długo jest. Wyrzeźbione dosłownie. Ogólnie sukces bardzo duży i każdy czekał na to. Z tymi leginsami. Cieszę się, że przestaliśmy brać udział w wyścigu, kto zrobi lepsze. Nie leginsy, tylko bezszwowe, seamlessy, że wyjebane zaczęliśmy w to mieć. I już się przejadły te seamlessy, już każdy zaczął i tak robić te seamlessy. Spóźniliśmy się z tym i po prostu zmieniliśmy taktykę, kurwa, i dobrze mi się... Ale zajebiste są, naprawdę dziewczyny super wyglądają w tych dźwigaj dziewczynowych. Więc cała kolekcja fajna, szczególnie leginsy fajne. Tak. Jeżeli chodzi o seamlessy, to nawet nikt nie chciał od nas zamówienia przyjąć w Polsce, a za granicą nie chcieliśmy tego robić. No. Bo to też byłoby pewnie dużo problemów. Co najmniej od 18 albo końcówka 18 roku to już był pomysł. Jak energetyk prawie. Październik, premiera Geek Energy Mango. O. Fajna premiera, już nie tak spektakularna jak wcześniej. Ale przyjął się bardzo dobrze. No. W ogóle jak odbieraliśmy ze stresikiem, czy puszka będzie dobrze wyglądać. Kamień z serca, się okazało, że rzeczywiście wygląda tak jak chcemy, to było najważniejsze. Tam jest anioł w
tym konsorcjum, który czuwa, kurwa. Tam jest jakiś anioł, co chyba może nas kojarzy, może nas kiedyś oglądał. On tam czuwa, kurwa, żeby wszystko było okej. Okay. Serio, zobaczcie, bo na, jak sobie weźmiecie pod uwagę skalę, wiesz, przedsięwzięcie, jakim jest energetyk, a porównajmy, ile mieliśmy problemów z jakimiś najprostszymi rzeczami. Na przykład w odzieży, z jakąś prostą rzeczą. A tutaj masz taką skalę i tak naprawdę nie było. Że nawet żadnych krzywo nie wczepili, nie? Tak, że chociaż nie... zawleczkę czy był problem jakiś z energolem? Nie było żadnego problemu. Zawsze był taki smak, jaki chcieliśmy. Puszka, terminy, więc kurwa tam jest anioł. I na przykład, że zamawiasz matowy i ci nie przychodzi połysk. W suplach bardzo często mieliśmy takie jazdy z etykietami, musieliśmy odsyłać i tak dalej. Anioły są wśród nas. Z kim to był film? Z... Nicolas Cage? Chyba tak. Myślę, że dlatego może to też być, że to jest dużo poważniejsza sprawa i dużo większej ilości, nie? I jest dużo większa kontrola. A na przykład w suplach chciałem powiedzieć jeszcze, że to jest jednak mniejsza skala u nas. Na przykład tych folii, opakowań i tak dalej, to raczej zamawiamy w tysiącach, a nie w setkach tysięcy. I mi się wydaje, że może tutaj ludzie biorą to bardziej poważnie. Listopad, Black Friday, już od razu mówię, bo i tak długo film trwa. Zamówienia, kurczę, to jest możliwe w ogóle? Baza. Miesiąc, kiedy był Black Friday, zrobiliśmy 25 tysięcy zamówień prawie. Krótkie? Czyli no absolutny rekord, prawie dwukrotność listopada z 2020. I zrobiliśmy ponad 4 miliony obrotów w samym listopadzie. Czyli zobaczcie jaka... taka sezonowość w sumie, nie? Że w cały rok robisz 27 milionów, a w jeden miesiąc 4. Praktycznie dwa razy więcej. Nie no, ja dobra, wiem, co tam jest, grudzień, ogłoszenie walki owcy z paszą, owca się decyduje trenować boks. No co doprowadziło go, co doprowadziło go do tego fenomenalnego nosa, jaki posiada teraz i myślę, że to jest najlepszy. I myślę, że to tylko początek przygody z korektami plastycznymi. Tak, ale dawaj tradycję, że właśnie walka, korekta. Oj, tak. Podtrzymaj tradycję. Ej, szalony kurwa czas to był. Szalony czas treningowy, jeszcze ta pogoda kurwa, wszyscy flikali. Wszyscy chorzy, kurwa, ta korona. Ojej. I wiesz, że to się da. Fala. No, że to się tak kurwa dało spiąć i tak, to jestem w mega szoku. No i chyba ta dziewiąteczka, kurwa, w PESEL-u, nie? Jest, coś, jest taka teoria, że jak masz 9, to człowiek jest, że na przykład masz 19, 29, 39, że człowiek jest skłonny do podejmowania bardziej takich ryzykownych decyzji, bo czuje taki nacisk, że dekada się kończy. I myślę, że u mnie było tak, że jak miałem 19, to zacząłem właśnie tak ćwiczyć i potem was poznałem, bo już mi się nie chciało tak opierdalać. Chciałem coś robić i teraz 29, taka szalona rzecz. Masz wrażenie, że coś powinno się stać w związku z tym. Tak, że, że kończyć. No, no. Bo taka ważna rzecz dla mnie jeszcze. Przecież ważne, przecież nie powiedziałeś o zawodach sakera. Startowałem walki z kurwa, ale to nic do firmy, no nie? Ale chciałem tylko tak zapunktować. Bo, to też ale ja właśnie chciałem powiedzieć, bo powiedziałeś o billboardzie Jest wrzesień z zawody sakera. No właśnie, sakera. I wrzesień były zawody sakera. Kurwa. Kolekcja dźwiga dziewczyna i zawody sakera. Ty, ale on chyba specjalnie to skipnął. Teraz nie, tak nie, się zastanawiam. Tego już nie, twoje chciałem specjalnie, ale specjalnie sakera skipnął. Nie. Ale saker zdobył komplet medali. Ale no przecież o tym, kolekcja była po zawodach. No. I te medale wyglądają jak JTCW. No. Odnośnie roku właśnie jeszcze ten, fajnie, że udaje nam się kurwa cały czas tak w tych kanałach progresować, że z roku na rok coś więcej jesteśmy w stanie robić, że ten ma zawody, ten ma walkę, ten teraz miał zawody znowu. I teraz jeszcze w tym roku już są, no już będą w tym roku podkręcamy. Co najmniej trzy walki będą, nie? Zaraz Saker o pro, więc ja mam nadzieję, że będziemy w stanie kurwa cały czas jeszcze cisnąć i utrzymać to tempo narzucone. No, bo tempo jest serio, jak się tak zastanowisz, to z roku na rok były jakieś wydarzenia, nie, sportowe. I udaje nam się to utrzymywać. Nie było tak naprawdę od początku przystoju, że coś takiego, że mieliśmy taki rok, że nic się nie wydarzyło w tym. Bój, ten, potem MMA weszło. Ja jestem zadowolony teraz, jak te filmy wyglądają i co w ogóle wrzucamy. No i fajnie jakby się udało tak trzymać też, nie? Jednocześnie. Podziękować ładnie widzą. Dobrze, podziękować. Dziękujemy. Dziękujemy widzowie. W następnym roku.
Jacy widzowie najwspanialsi na świecie. Najkonkretniejsi znaczy, na świecie. My się widzimy już w tym tygodniu pewnie na kanale jakimś. Ale podsumowanie będzie w styczniu 2023 kolejne. Albo tak? W lipcu. No nie, no w styczniu zróbmy już kolejne. Obiecujemy. Ty, jacy widzowie, to Tauron Arena wyjaśniła, kto ma najlepszych widzów. O kurwa, no. Nie ma w ogóle nawet dyskusji w tym Nikt temacie. Nikt nie był blisko, nie? Nieważne liczby. Aha. Armia WK tam, kurwa, zdominowała Kraków. A to jest właśnie... Cyfrowi? Być może, ale prawdziwi, realni. Wy jesteście niepozorną Armia WK numer jeden. A w Anglii, powiem, to było to samo. Byłem w Anglii, a najwięcej było na razy. W ogóle, wiesz... Ale mi się wydaje, że tą naszą armię nie, ona się tak nie obnosi, nie widać jej tak bardzo na przykład w lajkach chociażby, ale że ci ludzie są i tylko po prostu są też już starsi dużo i jest ta armia, ale mniej ją widać niż taką armię na przykład Freeza. To są niektórzy to są takie Batmany. Pattisony, wiesz, że siedzą w cieniu, nie? No, I kiedy tak jest kojarzy. Kurwa lampa na niebie, jakieś wydarzenie jest WK, jadą kurwa, tak. Wiesz, wszyscy metrami i tak dalej i tak. Spotykają się i robią hałas.